Tu Hikomikos, czwarty odcinek, zagrajmy w Pokémon Shield. Zmieniona koszulka. No włosów niestety nie mogę przyciąć, bo fryzjerzy jeszcze zamknięci i wyglądam dosłownie jak Team Galactic z serii Pokémon Diamant i Perła. Tak oni wyglądają, a tak wyglądam ja w tych włosach, które są strasznie puszyste jak się je umyje. Także my nie przedłużamy, po prostu zaczynamy dalej kontynuować naszą podróż. A ja zacząłem bawić się moimi Pokemonami. Dla przypomnienia, Shiny Galarieński Slowpoke, Sobble, nasz starter, Shiny Munchlax, Shiny Drippy, Shiny Litten, Shiny Roggenrolla. Te wszystkie Pokemony są tutaj u mnie i się bawią ze mną teraz. Mogę rzucić nawet mojemu Roggenrolli hop w piłkę, ale pewnie jej nie odbije. Ucieka raczej. Dobra, to my wychodzimy, opuszczamy nasz obóz, bo po prostu tutaj Pokémony się trochę pobawiły, zdobiły trochę punktów doświadczenia. Fajnie, że udało mi się dobić, a my wracamy z kontynuacją serii Zagrajmy w Pokémon Shield. To jest taka bardziej luźniejsza wersja gameplayu. Oj, przepraszam, kichnąłem. Hop. Sonia. Jest tutaj legenda o rycerzu. Poproszę krótką wersję, bo nie chcę słuchać całej historii o bohaterze. Mieczu i tarczy. Taka sytuacja w regionie Galar. Dobra, to teraz możemy iść dalej, zobaczyć co tutaj ten team odwala. Team Yell, co wy tu robicie? O nie! O nie! O nie! Co tu się dzieje? No oczywiście będziemy walczyć, no bo jakby to nie, inaczej było, gdybyśmy nie walczyli. Jakiego ma Pokemona? Zigzaguna, ale niezwykłego Zigzaguna, to jest galariański Zigzagun. I mój kociak, nie, nie, ja mam który level? Ej, ja jestem w ogóle nieprzygotowany na tę walkę. 9. level on ma. Zapomniałem zmienić, bo ja XP-łem tego Pokemona. Gramy według Nuzlocke'a specjalnego challenge'u. Czyli jak Pokemon zostanie Pokemonany i trafia na cmentarz, nie mogę go już nigdy użyć. Dobra, trochę zeszło mu tego życia. Na razie te jego ataki nie są jakoś super skuteczne. Ale expa wleciało, nice. Nie chcę się uczyć tych nowych ataków, bo one są tutaj takie, jakby to powiedzieć. Tyle wystarczy. Dostaliśmy pieniążki za wygraną. Nice, dobra robota. A Team Yell został pokonany. I co? Będziesz chciała się zemścić? Bo koledze się nie udało zawalczyć? No jasne, że tak. Czemu by nie? Nikit. Nasz Litten, który ma już poziom? Zobaczmy. Kociak, który masz poziom? 8 kontra 9. Zaryzykujemy. Spróbujemy U-turnem wejść. On ma quick attack, ale to na szczęście nie było jakoś super. O, za to mój cios był super efektywny. Dostanie sporo expa teraz. Zostawmy wszystkie. Tutaj statystyki nowe dla Pokemonów. Zostawiamy. Level wbijamy. Steel Frog. Zamiast Tackle możemy zrobić taką zamiankę ataków, bo po prostu będzie to lepsza opcja. I wszystko, pokonani.
Dobrze, tak możemy dalej grać. No i co teraz, i co teraz? Ktoś jeszcze chce ze mną walczyć? O nie, hop, co ty robisz? Czemu mi leczysz Pokémony? Ja tu robię challenge, ja nie mogę leczyć Pokémonów. No i teraz specjalna dwuwalka. Zobaczcie, cztery Pokémony będą. Dobra, jedziemy. Ej, to który... A, no tak, wybierze mi tego. Kociaka domyślnie. To znowu w Nikita strzelimy, ale on znowu ma szybki atak. Ale niezbyt efektywny. Mój za to jest super efektywny. GG, WP. Teraz wycofujemy się. Dwuwalkę kontynuujemy. Weźmiemy Pokemona galarańskiego Slowpoczka. Czas na niego. Ej, nie rób tak, bo nas pokonasz. To może Fire Blastem? Tutaj Wulu daje czadu, Zygzak on Snarlem wjeżdża. Ej, no daj spokój, bo mi rozwalisz tego mojego galarański Slowpoke, dawaj. Uniknął mojego ataku. Nie, mam nadzieję, że my... O nie, nie Psychic, co ty odwalasz? No. Dalej. Dalej. Czemu tak mało damage'a? Co to ma być? Zaryzykujemy bez zmiany Pokemona. Jest, udało się. Kolejne statystyki, punktów doświadczenia. No i pokonani. Tak jest, grubasie, pokonałem cię. No sam też jestem gruby, trochę mi się przytyło po tej kwarantannie. O, przyszła nasza wspaniała Marni. Co tam u ciebie słychać, kochana? Siemanko, witam wszystkich, którzy nowi pojawili się na czacie, bo ponieważ nagrywam te wszystkie odcinki na live'ie. Olek pyta, czy mogę leczyć Pokémonów w Pokémon Center? Nie. To jest taki challenge, że nie mogę leczyć w ogóle Pokémonów. Mogę używać tylko owoców do leczenia. Siemka. O, teraz co? Ja mam tam się zgłosić? Poczekajcie. Właśnie, mam lipę, bo mam... A nie, już mnie uleczyli. Także nie mogę nic zrobić. Dobra, to nic, lecimy. Znowu nas leczą. Co się dzieje bez kitu? Będą nas cały czas leczyć w tej grze? Gdzie tu jest napisane? Będziemy cię leczyć codziennie. Pokémon Shield? Nie no, spoko. To znaczy, że kolejna walka się szykuje. Spoko, nie ma problemu. Tak, litenek w teamie. A to nie jest zwykły litenek, to jest shiny litenek. Także zaraz się rozpocznie ceremonia. Proszę mnie eskortować. Dobrze, dziękuję. A ja szybko dla przypomnienia pokażę tym, co nie wiedzą, jaki mam team. Jest to tak, kociak, smutas, smoczuś, wolniak, hiko i rock'n'rolla, która jest chińska.
Dobra, panie, ja tu się chciałem zapisać, bo słyszałem, że Liga Pokémon i pokazy i ten TGS, także wpuszczacie mnie. To moja karta, tu masz 5 dych, a ja chcę już iść, daj mi się przebrać. Dobra, dzięki. Ej, nie podglądać. I jak wyglądam? Hop, moja stylowa ci się podoba? 143 numer, to ja, tak jest, jedziemy dalej. Pięknie, i ten numer 143, możesz iść na scenę. Dobra, no to idę na scenę. No, idę na scenę, tak? Nie idę na scenę. A, bo ja byłem na scenie, pominąłem wszystkie scenki, bo po prostu te scenki byłyby za długie, gdybym miał to wszystko oglądać jeszcze raz. A to jest taka szybsza wersja, przyspieszona, zagrajmy w Pokémon Shield. Dlatego mamy pomijanie scenek włączone w grze. Dobra, to lecimy dalej. Coś masz dla mnie? Co to za prezent? Co to? Latająca taksówka. Będę mógł używać Charizarda, żeby się przenosić na mapie, jeśli będę tego potrzebował. Nice. I co? I Pokémon przyleci do mnie? Super. Cieszę się bardzo. Także wystarczy, że wejdziemy w naszą mapę. I możemy latać sobie, gdzie chcemy. Gdzie my mamy teraz lecieć? Tu. Do Turfield. Możemy polecieć tutaj. To nie jest jakoś wielki fragment przelecenia, ale zawsze coś. Czemu chcesz ze mną walczyć? Ja nie chcę z tobą walczyć. Hop. Dobra, nie mam wyjścia. Nie Charizarda. Corviknighta. No właśnie, to nie Alola. To nie region Alola. Dobrze, Kafer, tutaj mi piszesz na czacie. W Alolii mieliśmy Charizarda, a tutaj mamy Corviknighta, bo jesteśmy w regionie Galar. Ostatnio ta Alola tak mi siedzi, bo zacząłem oglądać anime w telewizji. Nie w telewizji, tylko na Netflixie jest anime. W polskiej wersji językowej wszystkie 3 sezony regionu Alola, także można sobie zobaczyć. Jest też pierwszy region z regionu Kanto, także fajna sprawa dla osób, które chcą sobie odświeżyć pamięć. Dobra, to co, Flare Blitz. Ognisty promień, nie wiem, kłaczek czy coś tam, dajesz. Ło, ale go spalił, po prostu szlok. Dobrze, kolejne staty, kolejne... czy chcemy się czegoś nauczyć nowego? Nie, to jest słaby atak. Także nie. A w ogóle mam Pokerusa. Jakimś cudem moje Pokémony się pozarażały Pokerusem. I Smutas się musi uczyć nowych ataków, bo ma wszystkie słabe tak naprawdę. To jest jedyny Pokémon, który musi tutaj zbierać expa jak najwięcej. Jan? To chyba nie. Bo to nie jest jakoś dobry atak, to jest ziewanie tylko. A Recycle? Nic nie zadaje, to też nie, to też nie. Nie bierzemy tego ataku. Skorbani, to my powinniśmy zagrać teraz naszym Soblem. No właśnie, bo tutaj nic nie będzie efektywne. Oprócz fake outa. To co, U-turnem? Skorbani użył taku. O! Użyj U-turna! Co, tyle tylko życia? Co jest grane? Ale to jest dobre, że mogę teraz zmienić Pokémona. I mogę sobie zmienić na przykład na super efektywny typ, ale boję się, że on mnie pokona. Spróbujmy tym stonerzem może wejść. Dalej Rock'n'Rolla, wybieram cię. I tak, masz 11 kontra 14, no to będzie ciężko. Jak ten stonerz nie zada, Growl wchodzi. Użyj Stone Edge'a, teraz! Uniknął ataku! Jakim cudem on uniknął ataku, no? Co on mi zmniejsza statystyki?
ataku. Użyj Stone Edge'a, już. Ło, ale mu do... Tak. To jeszcze raz, Stone Edge. Czemu się leczysz, chłopie? Małpo, ty jedna, czemu się leczysz? Nie można tak. Użyj Stone Edge'a, wykończ go. Dobrze. Nice. Czy chcemy użyć Mud Slapa do nauczenia się Pokemonu? Nie, to jest słaby atak. Przynajmniej tak mi się wydaje na chwilę obecną, że to jest słaby atak. O. Bang. Co teraz, chłopie? Nie boisz się, że przegrasz? Marukidi. 12 poziom. No, a chyba kontra kamienny typ to nie będzie jakoś... No właśnie, będzie taka sama sytuacja jak ze Skorbanim. Tici, tici, użyj Rock Slide'a, Rock'n'Roll'a, naprzód! Dajesz, użyj tego ciosu, szybko, bo już mnie palec boli od wskazywania. To było super efektywne, dobra. Kolejne statystyki. No i nasz hop został pokonany. Nice, to było dobre. To co, lecimy dalej. Wymiana kartami ligowymi, dziękuję. Spoko loko. Czy ja muszę uleczyć Pokemony? Nie, bo jestem hardcorem. Nie leczymy. Oj, ja bym nie chciał walczyć z trenerami. Dziecino, droga, idź stąd. Przecież to się nie da jej ominąć. No, no właśnie, nie da się jej ominąć. To co ty myślałeś, że co? Punch'am. Idź kociak, wybieram cię. Teraz kociak, przygotuj się do walki. Skup całą swoją siłę na ataku. I użyj ciosu Flare Blitz teraz. O, ale go spalił. No nie. Co żeś zrobił? RIP, kociak, 2020-2020. Nie, ty byłeś takim pięknym shiny, miałeś być Incineroarem, takim kozakiem. Nie. Nie, ja nie mogę dalej nagrywać tego odcinka. Nie, po prostu nie, nie. Dalszy ciąg walki zobaczycie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Shield. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale.